Mateusz Gessler wraz ze swoją restauracją w Warszawą Wschodnią, podobnie jak Magda Gessler z restauracją u Fukiera, zaczął prowadzić delikatesy, przygotowując różnego rodzaju dania, zupy, przystawki czy desery. Jak smakuje pasztet od Mateusza Gesslera? Czy warto zamówić jego pierogi lub kaczkę? Czym jest krem z raków? Ile to wszystko kosztuje i dlaczego tak drogo? Na wszystkie te pytania dzisiaj odpowiemy. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną moja żona Sonia, a my dzisiaj spotykamy się przed kolejnymi pysznościami. Ostatni film o delikatesach Magdy Gessler z restauracji u Fukiera bardzo Wam się spodobał, też bardzo dużo Was obejrzało ten materiał, więc stwierdziliśmy, że pozostaniemy w tej rodzinie. Tak. I spróbujemy delikatesów od innego znanego Gesslera, czyli od Mateusza Gesslera. Jak śledzicie nasz kanał, to wiecie, że już parę razy w restauracjach Mateusza Gesslera byliśmy. Byliśmy w Ćmie oraz w warszawskim Śnie na Hali Koszyki oraz byliśmy także kilka razy w Warszawie Wschodniej. Nawet też chyba mieliśmy catering od Mateusza Gesslera. Tak. Tak. Więc trochę jesteśmy zapoznani z jego kuchnią i zawsze tak naprawdę nam smakowało, też jak kręciliśmy film o lunchach w Warszawie, to chyba ten lunch u Mateusza Gesslera naprawdę był udany, z tego co pamiętam, bardzo nam smakowało, był w takiej przystępnej cenie, więc jesteśmy dobrej myśli. Jeśli chodzi o zamawianie jedzenia z restauracji Mateusza Gesslera, to w tym momencie to wygląda tak, że z Hali Koszyki można zamawiać z restauracji Ćma i to jest taki typowy dowóz, typowa dostawa, czyli wybieramy danie, przyjeżdża do nas jeszcze ciepłe, a z Warszawy Wschodniej można zamawiać właśnie takie delikatesy. I ten dowóz działa na terenie całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości. Nie będę mówić ilu okolicznych miejscowości, ale jak wpisałem Otwock, to się dało zamówić do Otwocka. Do Poznania już się zamówić z kolei nie dało. Także to są takie delikatesy dla Warszawy i okolic. Nie jest tak jak u Magdy Gessler, że można zamówić sobie coś z dostawą kurierem, chociaż zupy też są w ofercie i myślę, że śmiało można by takie zupy kurierem wysyłać. Dowóz tych delikatesów wygląda w taki sposób, że trzeba złożyć zamówienie minimum dzień wcześniej. Oczywiście można zamówić z większym wyprzedzeniem i można wybrać godzinę. Ja wybrałem na 11 i było w sumie przed 11, także spoko. No to może przejdźmy w ogóle do tego, co my tutaj mamy, co tak naprawdę wczoraj zamówiliśmy. Przejdźmy pokrótce po wszystkim. Generalnie zamówiliśmy rzeczy mniej więcej z każdego rodzaju. Mamy na przykład pieczywo i mamy takie, jak to nawet było nazwane, paluchy z nasionami, ze słonecznikiem i z pestkami dyni. Można też zamówić chleb, można zamówić zwykłe bułki albo chałkę. Trochę żałuję, że tej chałki nie wziąłem, bo kocham chałkę. Poza tym są zimne przekąski. Dominowały rzeczy typu śledzie i rzeczy w galarecie. Był też łosoś. On mi nawet kusił, ale stwierdziłam, że za dużo tego łososia. A my tutaj mamy dwa pasztety. Jeden wegetariański z żurawiną, a drugi z dziczyzny ze śliwką. Poza tym są zupy. Zupy są w słoikach, i w słoikach niecały litr. Też był rosół, ale stwierdziliśmy, że zamówimy coś bardziej szalonego. I tutaj mamy zupę rybną, którą znamy z Warszawy Wschodniej i jedliśmy ją parę razy i nam całkiem smakowała. A druga rzecz to krem z raków. Krem z raków. Ta zupa rybna, tak jak ją zobaczyłam, to wiedziałam od razu, że ją chcę. Ja pamiętam, że kiedyś ją zamówiłam, to dostałam taki gar zupy w Warszawie Wschodniej. I nie mogłam tego dojść, ale była przepyszna, więc mam nadzieję, że teraz też będzie bardzo dobra. Poza tym w ofercie są dania mączne. Można sobie po prostu zamówić pół kilo kopytek śląskich, ale też na przykład 12 sztuk pierogów ruskich. I tutaj są pierogi ruskie. Pierogi u Mateusza Gesslera zawsze były smaczne. I mamy też takie zwykłe dania główne. Tutaj postawiliśmy na kaczkę faszerowaną jabłkami oraz policzki wołowe w sosie własnym. Są to takie dania w większych trochę porcjach niby, choć ta kaczka wydaje mi się porcją na jedną osobę. I do niej można domówić jakieś dodatki. My domówiliśmy buraczki glazurowane. Nie ma takiej dużej oferty przetworów jak u Magdy Gessler. Z takich typowo przetworów do wykorzystania wszelakiego, to był chyba tylko sos tatarski, ale jakoś nie miałem ochoty na sos tatarski. Także co, przechodzimy do zamawiania i zaczniemy... Do jedzenia, zamówiłeś. Przechodzimy do jedzenia. Tak jak ostatnio będziemy stopniować napięcie, więc zaczniemy od pasztetu. Dobra, to zupki na razie odkładam. Zupka rybna jest w ogóle jeszcze ciepła. Pasztet dokładnie przyszedł zapakowany, jeden i drugi. Jak prezenciki takie. Pasztet to dobry prezent? Piszcie w komentarzach. Ty masz ten wegetariański. Tak, to jest wegetariański z żurawiną. No tak
myślałem, że to będzie właśnie w takim skleberku. Różnią się kolorami. Ten mięsny jest taki ciemny, wygląda jak piernik. A ten wegetariański jest taki jaśniutki. I mój pomysł był taki, żeby to zjeść z pieczywem. Dobrze, fajny pomysł, Misiu. To pokroję pieczywo. A ja sobie tak spróbuję bez pieczywka, też mogę. A jak to zrobisz? No sobie po prostu ukroję kawałek tutaj i tak rączką zjesz? Tak. Znaczy widelce, nie wziąłeś widelców? Nie wziąłem widelców, idę po widelce. Ty sobie jedz, a ja sobie będę smarował. Pasztet warzywny smakuje jak trochę takie bardziej wytrawne ciasto marchewkowe. No co ty? No tak, bo jest warzywny, jest marchewka, jest taki troszkę słodki posmak, więc trochę tak smakuje. Właśnie nie ma dokładnych składników, z czego jest ten pasztet, więc musimy skazywać się na własne smaki. Własną intuicję. Dwa są całkowicie inne, ponieważ właśnie ten warzywny jest taki słodki. Ale ten i ten mi smakuje. Ja w końcu spróbuję. Na pieczywie. Co myślisz? Rozbawił cię? No bo jest kitu, jak ciasto marchewkowe. Dobre właśnie, ale takie bardzo mocno marchewkowe. Jakby był to pasztet tylko i wyłącznie z marchewki. Pewnie nie jest oczywiście, ale tak to... Nie jest aż tak, ale no dominuje ta marchewka na pewno. Gdzieś tam, gdzie pojawia się żurawina, jest to też taki fajny akcent, ale no nie wiem, mam nadzieję, że chyba będę bardziej fanem tego. No ten zdecydowanie mięsny, jest takim akcentem w postaci śliwki, ale też taki bardziej suchawy niż ten wegański, niż ten wegetariański. Tak, tak, tak. Ten wegetariański jest właśnie taki mokry, co jest fajne, ale no mięsny przez to, że ma taką właśnie tutaj tą opieczoną górę, pojawia się gdzieś ta śliwka, no też nie jest jakiś tam suchy, nie? Nie jest suchy, bo jadłem w życiu bardziej suche pasztety, ale tutaj śmiało mógłbym właśnie albo dodać sobie jakąś żurawinę, albo sos tatarski, albo no cokolwiek, co pasuje do pasztetu. To trzeba było jednak wziąć ten sos tatarski. Mądry Maciej po szkodzie. A po pasztecie czas na zupy. Musimy podgrzać. Mamy nasze zupy podgrzane i pachną fenomenalnie. Jak ja przygotowałem obie, to byłem nimi zachwycony. Ty już troszkę tam spróbowałeś, bym coś tam zobaczyć, podjadałem. I co ciekawe, krem z raków przy wyjmowaniu ze słoika miał konsystencję takiego kremu do tortu. Aha, taki bardzo gęsty. Taki bardzo gęsty, oczywiście pod wpływem temperatury on się zrobił dużo rzadszy, ale to była taka ciekawostka. Od czego chcesz zacząć? No to zacznijmy od zupy rybnej. A może od kremu z raków, bo zupa rybna jest trochę pikantna. No dobra, to krem z raków. No to zacznij. Mieszaj, zamieszam. Gorąca. Chyba nigdy nie jadłem kremu z raków u Mateusza Gesslera. Jakieś raki u niego się pojawiały, on lubi, ale samego kremu z raków chyba nigdy. Bardzo dobra, ale też tak mocno jest zabielona. W sensie nie jest jakaś taka bardzo intensywna, nie jest pikantna, jest taka dość mocno zabielona, ale czuć ten taki rakowy posmak, nie? Nie wiem, czy to śmietanką chyba po prostu. Pewnie tak, no jest tłusta. Tłuściutka. Bardzo tłusta. Czuć taki posmak raka. I to tyle w sumie, co można chyba tak, tutaj powiedzieć. Trochę mi brakuje tu może takiej pikanterii, albo takiego kwasku trochę jakiegoś, ale dobra jest. To jest to coś takiego innego, nie? Nie przypadam za zupami krem, ale taką mogłabym zjeść. Tylko też to jest taka zupa, że... taka zupa krem, że jakieś takie wielkie michy by się nie zjadło. Oj, nie, do takiej małej miseczki, na przykład w restauracji właśnie w ramach takiej przystawki, to taka mała miseczka takiego kremu super. Mówiąc inaczej, taki duży słoik, minimum na 3 osoby, albo nawet i na więcej, bo to jest takie na smaczek bardziej niż tak. Na co? No niż tak, żeby się, nie wiem, bardzo najeść, czy coś, no jako takie danie główne, to nie do końca. Ale w ramach takiej przystawki, dużo mniejsza nawet niż te nasze miski, miseczka, super. Znowu nagrywamy i znowu pada śnieg. A ja dodam jeszcze coś o tej zupie, o tym kremie z raków. Pierwszy smak, jaki wyczuwamy, to jest właśnie taka śmietanka, takie masło. Kremowość. Taka kremowość, tłusta kremowość. A po chwili, tak jak teraz ja już nie jem tego kremu od minuty gdzieś, no to bardzo mocno czuję raki. No to super. No to jest... Nie, mi się wydaje, że my może mamy takie spostrzeżenie, że ona może być w takiej mniejszej wersji, ale na pewno wielu osobom by posmakowała i zjedliby słoik takiej zupy. Wow. A ja spróbuję zupy rybnej. Ja kocham zupy rybne, jestem fanką. Mocno pomidorowa, już to czuję. Dużo kawałków łososia. Dużo jest tutaj w ogóle kawałków ryby. Są też jakieś mini krewetki.
warzywa. Pyszna. Mocno rybna, ale też pikantna i mocno pomidorowa. Tak. Wszystko naraz. Jest właśnie chyba taka, jaką jedliśmy wtedy w restauracji. Dokładnie, to jest to samo. Myślę, że to jest jeden z takich znaków rozpoznawczych Warszawy Wschodniej, ta zupa rybna. I jeśli jeszcze jej nie jedliście, to warto zamówić. Ten krem z raków też myślę, warto zamówić. Są oczywiście takie bardziej tradycyjne zupy w ofercie. Jest barszcz, jest żurek, jest rosół, ale my postanowiliśmy zaszaleć i zamówić rzeczy bardziej morskie. I to był dobry wybór. O, tu na przykład mam taki wielki kawał łososia i zaraz go zjem. Haha. Na zdrowie, Miu. Tyle o zupach. Przechodzimy do dań głównych. Zaczniemy od kaczki i pierogów. Pada śnieg. Chwilę to trwało, ale mamy już nasze pierogi i naszą kaczkę. I tutaj muszę zwrócić uwagę Mateuszowi Gesslerowi, jak i całej Warszawie Wschodniej, że szkoda, że do każdego dania nie ma instrukcji, jak je podgrzać. Bo o ile z zupą jest łatwo, o ile no, pasztet jemy na zimno, o ile do policzków była taka instrukcja dołączona, o tyle już do kaczki czy do pierogów takiej instrukcji nie ma. Chodzi bardziej o taką rekomendację, nie? Jakby było najlepiej, no my ostatecznie zrobiliśmy to w piekarniku w naczyniu żaroodpornym. Dokładnie. I zrobiliśmy to razem, i pierogi, i kaczkę za jednym zamachem. Oczywiście można by te pierogi podsmażyć na przykład, ale nie chcieliśmy takich podsmażanych. A w przypadku kaczki myślę, takie instrukcje są bardzo wskazane, no bo też chodzi o to, żeby ta kaczka, jak już wydaliśmy na nią kilkadziesiąt złotych, nie była za sucha, bo spędziła za długo w piekarniku albo przy zbyt wysokiej temperaturze. Także dokładnie. To do poprawy. Pierogi. Pierogi. Pierogi to są pierogi ruskie z cebulką. Są takie dość tłuściutkie, bo była do nich właśnie taka okrasa. Z cebulki i tłuszczu. I tłuszczu. Więc próbujemy. Tu już jeden został na potrzeby ujęcia przecięty na pół. Dobra. To był dobry sposób na podgrzanie. Bo myślę, żeby te pierogi troszkę straciły, gdyby zostały podsmażone. Farsz jest taki bardziej twarogowy niż ziemniaczany. Tak, dużo bardziej twarogowy jest. Ja chyba właśnie wolę pierogi ruskie w sytuacji, kiedy tych ziemniaków jest mniej. Kiedy jest zbyt duża przewaga ziemniaków, to one są takie suchawe często. Aha. Nie wiem, no ja lubię też takie właśnie ziemniaczone. To są dobre i ciasto też jest fajne. Nie jest jakieś takie grube. Nie, no w ogóle tak sporo jest tych pierogów, nie? 12 sztuk dokładnie, ale takich, no nie powiedziałbym, że one są ogromne, ale też nie powiedziałbym, że są jakieś tycie. Takie są, nabite. Są nabite tym farszem, także daje im okejkę. Tak, ja też, bardzo smaczne. Nie wiem, czy bym je zamówił tak tylko po to, żeby zamówić pierogi, bo są inne miejsca w Warszawie i są tańsze, ale tak przy okazji jest to dobra rekomendacja. Tak. Zobaczmy kaczkę. Kaczka to jest pół kilo kaczki i to są dwie takie nogi. Do tego są jabłka oraz żurawina. I my dołożyliśmy buraczki glazurowane też z Warszawy Wschodniej na zimno. Lubimy buraczki na zimno, ale myślę, że też można je podgrzać i też będą dobre. No i trochę jak przyszło to danie, to byliśmy tacy zdziwieni, bo wydawało nam się, że będzie tej kaczki troszkę więcej. Też nie pamiętam, czy tam było przy tym daniu napisane na stronie, na ile jest osób. Wiem, że na przykład przy tych policzkach było, na ile osób jest ta porcja. Tak, tak. Tu nie wiem, czy było, ale... To było chyba tylko, że to jest pół kilo. Pół kilo. No tak ciężko sobie to wyobrazić przez to, że to jest kość i wszystko. Dokładnie. No moim zdaniem jest to taka porcja, jeżeli zamawiać oczywiście na obiad po jednym daniu, nie tak jak my tu mamy mnóstwo do wyboru. Tak na przykład jak Maciek sobie zamówił takie danie, to jest tylko dla niego. No to nie jest raczej dla dwóch osób. Dokładnie. No jest też opcja w Warszawie Wschodniej, żeby zamówić sobie ziemniaki, albo samemu można ugotować ziemniaki. No tak. Ale i tak to dodasz do tego ziemniaki, no to jest taki duży obiad dla dorosłych. Twojego faceta może, o. To próbuj pierwszy. U mnie w domu się często je kaczkę. Zauważyłeś to? Tak. Smaczna, ale właśnie zabrakło tych instrukcji, bo ona by jeszcze mogła chwilę dopić w piekarniku. Tak? No ciężko wyczuć, nie? Ciężko wyczuć, jak ktoś nie robi kaczek w domu, my nie robimy, jak ktoś nie odgrzewa kaczki w domu. Pewnie gdybym zadzwonił i zapytał, to bym usłyszał, ale też nie o to chodzi, żeby dzwonić i pytać z każdą rzeczą, z każdym daniem. No, nie jest to najlepsza kaczka mojego życia, ale ta żurawina jest dobra. Ona jest z jakimś alkoholem, mam wrażenie. Jest i dobrze to smakuje. Myślę, że sobie zjem jabłko z żurawiną. Tym daniem jestem zawiedziony. Wolałbym sobie zamówić, żeby mieć taką porcję kaczki, dwie puszki od Edreda, gdzie była kaczka, gdzie łatwo to przygotować. Wiedziałeś, jak to podgrzać? Tak, no jest prosta instrukcja, lub ewentualnie sobie po prostu zamówić kaczkę z jakiejś restauracji, wtedy przyjeżdża do ciebie ciepła i się cieszysz. Aha. A tutaj więcej problemów niż smakołyków. Mamy ostatnie danie, czyli policzki wołowe w sosie własnym. Cztery kawałki mięsa w sosie
które przewidziane jest właśnie na 4 osoby. Do tego my mamy buraczki znów, ale można sobie wziąć cokolwiek. Akurat do tego dania instrukcja była, także podgrzaliśmy w piekarniku, pachnie ładnie. Myślę, że będzie smaczne, bardzo mięsne. Proszę. Ale mamy tu połowę tego, co mamy, nie? Tak, tak, tak. Są jeszcze dwa kawałki policzka. Policzki trzeba też lubić. Dobre. Fajne mięsko. O bardzo charakterystycznym smaku. Troszkę tłuste. Rozpływające się w ustach. O fajnej konsystencji. Ja jestem fanem policzków. I te uważam za całkiem dobre. I jeszcze do tego mogłaby być jakaś kasza albo ziemniaki. No, tak, tak, tak. No. Więc jeżeli sobie tak zamówić takie policzki i zjeść jako całe danie, to warto sobie do tego coś dorobić. My nie dorabialiśmy, bo jedzenia i tak mamy dużo. Bardzo, bardzo dużo. Będziemy pewnie jedli dziś, jutro i pojutrze. Z najgłównych zdecydowanie chyba policzki najfajniejsze, chociaż te pierogi też są spoko. Bardzo smaczne, ale prędzej bym jednak zamówił policzki niż pierogi, które w innych restauracjach można dorwać taniej. Ale najbardziej mi smakowały zupy. Zupy były Zupy były pyszne i nawet stwierdziłam po czasie, że ten krem jednak bardziej mi smakuje niż mówiłam na początku. Jest naprawdę oryginalny, jest właśnie taki mocno kremowy, ale smaczne jest. Czy te zupy są w ogóle super z tego powodu, że są unikalne? Z kremem z raków nie spotkałem się nigdzie indziej w ofercie. Wiadomo, zupa rybna się pojawia, ale ta zupa rybna od Mateusza Gesslera też ma Swój charakter. Ma swój charakter i też jest w pewien sposób unikalna, bo to jest typowa zupa rybna z Warszawy Wschodniej. Te pasztety też myślę można polecić właśnie jako taki dodatek do zamówienia. Pieczywo też bardzo dobre. Następnym razem może właśnie skusiłbym się na chałkę czy nawet cały chleb i zajadał sobie z takim pasztetem. No najbardziej rozczarowani jesteśmy tą kaczką. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o desery, bo deserów nie ma. Nie mamy. Desery z Warszawy Wschodniej też można zamówić, ale tylko w formie ogromnej. Czyli możemy zamówić albo całą bezę, albo cały sernik, albo cały tort czekoladowy. Nie jest to do przejedzenia przez dwie osoby. Jak macie dużą rodzinę, to jak najbardziej myślę, że zjecie w dwa dni. Tak, wtedy na pewno. My za to mamy lody. Lody, jak widzicie, ze znajomą twarzą, czyli z moją. Już wspominaliśmy o tych lodach w filmie o kawie. Są to lody o smaku masła orzechowego, banana i czarnej porzeczki, czyli smak słony, słodki i kwaśny mieszają się ze sobą i możecie je zamówić online z dostawą w całej Polsce. No. Jest to limitowana edycja lodów Macieje we współpracy z Wilisz. No i już wiemy od Was, że sporo Was zamówiło i że bardzo Wam smakują. Nadal je można zamawiać ze strony Wilisz. My je wcinamy już też od jakiegoś czasu i są wciągające, są przepyszne. No i w ogóle fajnie jeść lody z twarzą tutaj swojego męża na kubeczku. Pierwsza partia już zeszła, ale już jest druga. Także możecie śmiało zamawiać. A wracając do Mateusza Gesslera, na pewno jesteście zainteresowani cenami. Ile to wszystko kosztowało i dlaczego tak drogo? Już Wam mówię. Zupa rybna, cały słoik 46 zł. Krem z raków 38 zł. Kaczka faszerowana jabłkami 44 zł. Policzki wołowe w sosie własnym 58 zł. Buraczki glazurowane pół kilo 28 zł. Pasztet z dziczyzny ze śliwkami 34 zł. Pasztet wegański z żurawiną 29 zł. Paluszki z ziarnami, czyli to pieczywo 6 zł za 6 sztuk. Razem 319 zł. Dostawa była darmowa od 300 zł z tego co pamiętam. Czy drogo? No generalnie drogo, ale na pewno taniej niż te dania od Magdy Gessler. Tu mamy taniej niż zupę rybną, niż rosół tam. Dokładnie. Co prawda rosół był tam na wielu mięsach, no ale mamy tu zupę rybną. Zupa rybna zwykle jest trochę droższa z tego względu, że jest tam przede wszystkim ryba, na przykład łosoś czy jakieś owoce morza, które są zwykle po prostu droższe. Albo ten krem z raków, tak samo. Mi się wydaje, że no niektórych zdaniem pewnie bym drugi raz nie zamówił z uwagi na to, że mi nie rozczarowały jak ta kaczka, ale też drugi raz pewnie raczej bym pierogów nie zamówił, no bo 30 parę złotych za 12 pierogów ruskich, no można zjeść taniej, a na pewno równie smacznie. Z kolei cena za zupę myślę, że ok. I właśnie jeśli miałbym ponowić zamówienie, to pewnie zdecydowałbym się przede wszystkim na zupy, na pieczywo, może spróbował czegoś nowego. Też tak samo jak było w przypadku Fukiera, te dania w zamówieniach takich delikatesowych są przybliżone, podobne do tych dań, które możemy jeść w restauracjach Mateusza Gesslera. Na pewno to nie będzie tak, że nagle zamówimy od niego coś i to będzie dużo tańsze.
Więc no, te ceny myślę są takie adekwatne, nie? Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o takiej ofercie, a my się żegnamy. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!